Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2186. Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Artura Sobonia o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Pan minister przyszedł już, chwilkę pewnie potrzebuje i zaraz się pojawi, zatem nie ogłaszam przerwy, tylko poczekamy. Już jest minister. Nie ma problemu, panie ministrze, może pan jeszcze chwilkę przygotować się. Ma najwyżej za 3 minuty przerwy ogłosimy. Nie, tego nie chcę. Ten ma jest przygotowany na ochronę. Za, to prawda. To dziękuję, pani poseł. Ale, no nic. Będę to robił. Czyli tak wygląda. Dziękuję bardzo. Pan minister już jest na mównicy. Zdopingowany taką wiarą, która wygłosiła pani poseł Senyszyn. Tak, panie marszałku, Wysoka Izbo. Rzeczywiście w tej sprawie od samego początku mojej pracy, czyli od momentu, w którym dołączyłem do zespołu w Ministerstwie Finansów, który zajmuje się tematami podatkowymi, rzeczywiście jestem w to całkowicie zaangażowany, więc z ogromną satysfakcją chcę dzisiaj przekazać na ręce Wysokiej Izby efekt tej pracy, bo to jest praca nie tylko resortu finansów, a oczywiście nie tylko rządu, ale też wynik konsultacji społecznych, wynik debaty publicznej, która poprzedziła przyjęcie przez Radę Ministrów tego projektu, debaty publicznej, która choć krótka. A jeśli pan minister by chwileczkę poczekał, to ja bym ogłosił, bo jeszcze są na sali osoby, które uczestniczyły w poprzednim punkcie. Pan minister Piotr Wawrzyk z przyczyn zdrowotnych nie mógł dotrzeć na czas. Nie mógł dotrzeć na czas i przeprasza Wysoką Izbę za swoją nieobecność i informuje, że na zadane wcześniej pytania odpowie na piśmie. Proszę bardzo, panie ministrze. Czy ja już mogę kontynuować, rozumiem, tak? To w takim razie chcę powiedzieć, że to jest projekt, który się ostatecznie zmienił, bo 24 marca ten projekt po raz pierwszy pokazaliśmy. Po debacie publicznej on został skorygowany o wnioski z tej debaty publicznej, bo uważnie słuchaliśmy głosu tych, którzy w praktyce zajmują się księgowością, którzy są dostawcami oprogramowania IT, którzy są doradcami podatkowymi, którzy prowadzą biura rachunkowe, także przedsiębiorcy, organizacje społeczne, związki zawodowe, wreszcie jednostki samorządu terytorialnego. Oczywiście tych, z którymi rozmawialiśmy, było więcej, ale no to są ci główni interesariusze, którzy nam wspólnie ten projekt tworzyli, bo ten projekt jest nie tylko oczekiwany przez samych zainteresowanych, ale także jest projektem, który powstawał wspólnie. To jest projekt, który z jednej strony oznacza dla systemu podatkowego w Polsce obniżkę podatków, bo mamy obniżkę podatków na skali o 5 punktów procentowych. To w praktyce oznacza, że mamy 30% niższe podatki na skali podatkowej z 17 na 12% dla podatników na skali, którzy otrzymali 30 tysięcy kwoty wolnej oraz dla tych, którzy zarabiają nieco lepiej, wysoko czy dużo wyżej niż w poprzednich latach postawiony próg dochodowy w wysokości 120 tysięcy złotych. W zamian za to nie ma możliwości odliczania od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ten pakiet oznacza
obniżkę podatków na skali, ale dla pozostałych podatników PIT, czyli dla przedsiębiorców na liniówce i na ryczałcie, zaproponowaliśmy również obniżkę podatków, czyli w przypadku liniówki to jest ukosztowienie, w przypadku ryczałtu wyjęcie z podstawy częściowej opodatkowania części składki, czyli połowy wysokości składki, i o tyle mniejsza podstawa opodatkowania dla tych podatników. To krótko mówiąc, wszyscy podatnicy na tym rozwiązaniu korzystają, bądź jest to dla nich neutralne, bo oczywiście mamy dzisiaj po tak dużej zmianie podatkowej po 1 stycznia 2022 całą grupę podatników, którzy podatku PIT w ogóle w Polsce nie płacą, więc dla nich oczywiście to jest neutralne, dla pozostałych jest to z korzyścią. Na tym rozwiązaniu skorzysta około 13 milionów podatników. My, dając to korzyść dla podatników, wyszliśmy z założenia, że to są rozwiązania, które chcielibyśmy wprowadzić. Rozwiązania dotyczące zarówno wyjęcia z podstawy opodatkowania, jak i obniżki na skali. Natomiast były też takie propozycje, które chcieliśmy przeprowadzić, na przykład dzielenie kwoty zmniejszającej wynikającej z kwoty wolnej na kilka tytułów, bo ta kwota oczywiście będzie teraz mniejsza, bo mamy na skali 12%, czyli 300 zł miesięcznie, aby dzielić tą kwotę na dwa razy po 150 bądź trzy razy po 100. Podobnie planowaliśmy i to zrobimy oczywiście, aby ta kwota zmniejszająca działała również w przypadku umów zleceń, ale czy to nowe tytuły w przypadku kwoty zmniejszającej podatek, czy to podział tej kwoty na kilka źródeł. To jest to zmiana, która wymaga pewnego przygotowania, stąd też po konsultacjach ona jest od 1 stycznia 2023. Natomiast po rozmowach z przedsiębiorcami, tak aby być całkowicie fair, wypracowaliśmy wspólnie model ponownej formy, ponownej możliwości wyboru formy opodatkowania, i to zarówno w zeznaniu rocznym, jak i taka możliwość będzie od połowy tego roku. Zależy nam, aby ten system wszedł od 1 lipca w zaliczkach, a w zeznaniu rocznym za cały rok, ponieważ on oznacza, że mamy gwarancję. Tak jak powiedziałem, to jest obniżka podatków, ale to jest także system bardziej przewidywalny, bardziej zrozumiały i bardziej czytelny z punktu widzenia i podatników, i płatników podatku, ale także wszystkich tych, którzy pracują nad podatkami w ramach systemu, księgowych, kadrowych, innych. Ci, którzy są w to bezpośrednio zaangażowani, którzy to po prostu realizują, to z ich punktu widzenia to będzie jednolity system zaliczek od 1 lipca i jednolity w całym roku podatkowym system podatkowy. Więc tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nie ma mowy o żadnym chaosie, dualizmie czy kilku systemach podatkowych w ciągu jednego roku podatkowego. Będzie jeden system podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia, a jednolity system zaliczek od 1 lipca. Stąd też zależy mi na tym, abyśmy pracowali wspólnie, abyśmy tak jak w przypadku, tak jak powiedziałem, tego dialogu społecznego, kiedy te postulaty społeczne zostały po prostu przez nas uwzględnione i ten projekt się zmienił. Tak liczę na to, że podobnie będzie tutaj w parlamencie, że uda nam się tutaj wspólnie sprawnie pracować i na tyle sprawnie, aby rzeczywiście 1 lipca można było te rozwiązania przyjąć. Wśród tych rozwiązań jest taki, bym powiedział, pakiet rodzinny, czyli i większa kwota zarobków dla dziecka pracującego, i zasiłek macierzyński do PIT-u zero, i wreszcie renta rodzinna jako odrębny dochód i wspólne rozliczanie się samotnych rodziców. Chcę powiedzieć, że ten postulat został przez nas spełniony. To, co zapowiadałem, zostało zrealizowane i jest to jedyna grupa, która ma taką możliwość, to znaczy ze względu na ich trudną sytuację, oczywiście sytuację samotnych rodziców, mają oni możliwość, czego nie mają na przykład rodziny, możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Wprowadziliśmy tutaj gradację
tych rozwiązań, to znaczy ta korzyść jest większa, jeśli to jest dziecko niepełnosprawne, bo jest to wtedy druga pełna kwota wolna. W przypadku pozostałych dzieci jest to połowa kwoty wolnej, ale dołączenie renty rodzinnej jako odrębnego dochodu, czyli jako odrębnej kwoty wolnej w przypadku wdowców, no oznacza, że to jest kolejna kwota wolna, którą taki samotny rodzic może rozliczyć. Czyli w przypadku wdowca to jest dwójpółkrotność kwoty wolnej. Dokonaliśmy też takich korekt, powiedzmy, antybiurokratycznych. Kiedy mamy trudne czasy, to pewnie nie warto wprowadzać nowych obowiązków, takich jak choćby kolejne obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym. To zostało przesunięte w czasie. Jest też kilka uszczelnień związanych ze składką zdrowotną, bo no, były na to metody dość prostych optymalizacji podatkowych. Tego także nie będzie. Mamy kilka korekt tych rozwiązań, które proponowaliśmy, które wynikały też z debaty publicznej, czyli korekta ulgi na zabytki, likwidacja tej ulgi w zakresie obrotu tymi zabytkami, natomiast pełna kontrola konserwatora nad ulgą w przypadku remontów, czyli wydatków już pod nadzorem konserwatorskim na zabytki. Tutaj ten podatek będzie w ten sposób funkcjonował. W przypadku rozwiązań, w których obniżka podatków, bo ta zmiana w sumie oznacza 15 miliardów złotych więcej w kieszeniach podatników, i jest to też nasza odpowiedź na generalnie trudną sytuację dzisiaj, z jaką zderzamy się jako Europa w związku z szokiem wojennym, w związku z agresją Rosji na Ukrainie. To ma efekt przede wszystkim w postaci wysokiej inflacji. Wysoka inflacja oznacza dużą presję na wzrost wynagrodzeń i część tej presji, tego ryzyka dzisiaj z prowadzeniem działalności gospodarczej, poza tą obniżką podatków, o której tutaj mówię, bierzemy jako państwo na siebie, czyli wyciągamy rękę, mówimy, że dzielimy się tą presją, dzielimy się tym ryzykiem. Stąd też traktujemy ten projekt także jako wzmocnienie naszej odporności gospodarczej poprzez właśnie to, że w kieszeniach Polaków zostaną dodatkowe pieniądze. Ale tam, gdzie obniżka oznacza mniejsze wpływy dla na przykład organizacji pożytku publicznego, z 1% podatku PIT, czy w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, tam wprowadzamy mechanizmy, które będą rekompensowały tym sektorom tą różnicę. W przypadku organizacji pożytku publicznego to będzie wprost kwota z budżetu państwa, która będzie tą różnicę pokrywała, i zapisaliśmy, że ona w drodze rozporządzenia pokaże, w jaki sposób te środki będą dystrybuowane. Natomiast w przypadku samorządów będzie działała reguła stabilizująca finanse samorządu terytorialnego, tak aby w oparciu o ten mechanizm ustawowy już przecież, który chroni samorządy przed tego typu redukcją dochodów, aby on działał, aby działał skutecznie. Gotowi jesteśmy o tym z samorządami rozmawiać. Z całą pewnością ta kwota tak zwanej subwencji rozwojowej będzie większa niż planowaliśmy, ale wciąż, porównując uszczuplenie dochodów budżetu państwa i samorządu terytorialnego, to jest proporcja 1:16, więc zachowujemy tutaj rozsądek, umiar. Wiemy, że dzisiaj samorządy mają swoje istotne zadania. Chcemy, aby one nie były dotknięte tą obniżką podatków. To jest projekt, który dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością przedstawić jako również ten projekt, który wypełnia te podstawowe znamiona, które no muszą być spełnione w czasie roku podatkowego, bo co do zasady zmian podatkowych, to pewnie wybrzmi w tej debacie, nie robi się w trakcie roku podatkowego. Jest jeden wyjątek, kiedy one są neutralne bądź na korzyść podatników, i to jest projekt, który jest tym projektem, który ten prawny warunek spełnia. Czyli dzisiaj słowa o tym, iż podatnicy skorzystają na tych zmianach, to nie tylko deklaracja z mojej strony,
ale gwarancja prawna. Znaczy one inaczej byłyby zakwestionowane konstytucyjnie, inaczej nie mogłyby po prostu być obowiązującym prawem, więc w pewnym sensie ta wada tego rozwiązania, bo niewątpliwie jest czymś ponadstandardowym, wprowadzanie zmian w trakcie roku podatkowego, jest jednocześnie gwarancją prawną, że te zmiany są na korzyść podatników. Gdyby, bo podatki nie są prostą konstrukcją, myślę, że ci, którzy zajmują się podatkami, o tym wiedzą od dawna. Ci, którzy podatkami się nie zajmują, bardzo często przekonali się o tym po 1 stycznia, że podatki nie są tak prostym systemem, w którym zawsze nam wychodzi oczekiwany wynik. Więc pomimo tego, iż ja gwarantuję, że nikt nie straci w stosunku do rozwiązań podatkowych, które obowiązują w roku podatkowym, czyli po 1 stycznia 2022, to według danych, które mamy i tej analizy, którą przygotowaliśmy, może tak się zdarzyć, że 1 na 1000 podatników w przypadku zbiegu różnych ulg w połączeniu z tak zwaną ulgą dla klasy średniej, no bo tego nie powiedziałem, ale to też już wybrzmiewało, zakładam, że wszyscy to wiedzą, że ta obniżka oznacza odejście też od tych selektywnych rozwiązań w postaci tak zwanej ulgi dla klasy średniej, ale gdyby ona się okazała bardziej korzystna dla któregoś z podatników, to system informatyczny przy rozliczeniu rocznym wychwyci takiego podatnika. Będzie to maksymalnie około 30-40 tysięcy podatników i dokona korekty jego zeznania w oparciu o hipotetyczną ulgę dla klasy średniej. Po prostu zapłaci o tyle mniej podatku, choć ta ulga już w systemie funkcjonować nie będzie. To taką gwarancję prawną również dajemy po to, aby nie było żadnych wątpliwości, że system po 1 lipca będzie bardziej przewidywalny, bardziej zrozumiały, bardziej przejrzysty, zwiększy naszą odporność na sytuację zewnętrzną, zostawi Polakom więcej pieniędzy w kieszeniach, da przedsiębiorcom możliwość tego, aby odpowiedzieć wspólnie z państwem na te zagrożenia w postaci także rosnącej inflacji. No wreszcie jest projektem, który spełnia i oczekiwania opinii publicznej i tych, którzy krytykowali te rozwiązania, które takiej krytyki być może wymagały, które obowiązują w obecnym systemie podatkowym, jest oczekiwany, jest skonsultowany, jest przemyślany, jest wspólnie wypracowany ze wszystkimi zainteresowanymi. Myślę, że to bym chciał przede wszystkim dzisiaj powiedzieć. Pracujmy tym projektem nadal wspólnie. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Andrzej Kosztowniak, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mam przyjemność przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który tutaj już przybliżył pan minister. Szanowni Państwo, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie oczywiście głosował za tym projektem i myślę, że po długiej, pewnie i burzliwej dyskusji w niektórych momentach większość klubów, jak nie wszystkie i kół, poprą ten projekt ustawy, bo jest to projekt ustawy jednoznacznie pozytywny dla polskiego podatnika. I tu, panie ministrze, na początku chcę podziękować za to, w jaki sposób ten projekt był procedowany. Rzeczywiście jest tak, że w wielu sytuacjach są zgłaszane pewne uwagi dotyczące choćby konsultacji społecznych. Niemniej jednak ten projekt został przedstawiony również przez tych, którzy konsultowali z państwem jako Ministerstwem Finansów ten projekt jako de facto wzorcowy. Pełne zrozumienie jednej strony dla drugiej i to niezmiernie cieszy, bo też materia jest bardzo poważna, bardzo trudna i też czas wyjątkowy. Czas wyjątkowy o tyle, że dzisiaj państwo przedkładacie projekt, który idzie troszeczkę naprzeciw z jednej strony oczekiwaniom społecznym, bo obniża podatki w sposób jednoznaczny, bo co do tego
myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale również stoi troszeczkę w kontrze do tego, co się dzisiaj dzieje nie tylko w Europie, ale na świecie, bo póki co wiele państw, reagując na kryzys inflacyjny, post-covidowy, czy dzisiaj również w Europie na kryzys wojny na Ukrainie, tak nie reaguje, a te pieniądze będą skierowane wprost do obywateli naszego państwa. I to, szanowni państwo, jest rzeczą nie tylko szalenie ważną, ale też godną podkreślenia, że aktywność rządu w tym zakresie jest wyjątkowa i pewnego rodzaju odwaga, bo ta odwaga jest potrzebna do tego, aby tak znacząco obniżać daniny publiczne w sytuacji, która oczywiście jest zmienna, jest trudna dla państw, ale i również dla obywateli. Ale szanowni państwo, do liczb, do rzeczy, po to, aby w sposób jednoznaczny pokazać te wszystkie walory tej ustawy, które bez wątpienia, myślę, każdy z Polaków jest w stanie odczytać. Skutkiem, szanowni państwo, tej regulacji będzie obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych w progresywnej stawce, w tym pierwszej stawce z 17 do 12%, 5% obniżki podatku. To jest sytuacja, patrząc na cały system podatkowy w Polsce, wyjątkowa, bo jak pamiętamy, jak w Polsce były obniżane podatki, nie jest to zbyt częste w ogóle obniżanie podatków w naszym kraju. Niemniej jednak również sama wartość obniżenia jest duża, żeby nie powiedzieć bardzo duża. Pamiętając cały czas o tym, że kwota wolna pozostaje na poziomie 30 tysięcy, która została w sumie też niedawno przedłożona i była określana jako kwota rewolucyjna w sensie jej wielkości, bo została zmieniona w sposób zasadniczy, podobnie jak też próg podatkowy do poziomu 120 tysięcy. I rzeczywiście trzeba podkreślić to, że, szanowni państwo, osoby płacące ten podatek, a większość z nas ten podatek płaci, będą zyskiwały 30%. 30% obniżenia na poziomie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych to jest naprawdę wielka zmiana. Dotyka to, szanowni państwo, tak jak pan minister powiedział, kilkunastu milionów podatników. Ponad 13 milionów, a 15 miliardów złotych zostanie wprost w naszych kieszeniach, bo mówimy tutaj o kieszeniach każdego Polaka, który też płaci podatki. Rzeczywiście będą grupy takie, które, można powiedzieć, nie zyskują, ale też przywołam pewne rozwiązanie, które jest udziałem rządu Prawa i Sprawiedliwości, a więc podatek czy brak podatku dla osób do 26 roku życia. Rzeczywiście one nie będą objęte tym dobrodziejstwem, ale zostały objęte dobrodziejstwem po prostu niepłacenia tego podatku. To wszystko, szanowni, pokazuje, że ten projekt, w moim przekonaniu, tak jak powiedziałem na samym początku, w sytuacji trudnej, bardzo trudnej międzynarodowej, zostanie poparty, mam nadzieję, w przypadku zdecydowanej większości naszego parlamentu, bo to jest po prostu dobry projekt, który z jednej strony doprowadza do obniżenia podatków, ale również do tego, aby uszczelnić cały system. No, pan minister raczył tu wspomnieć choćby o tym, pewnej optymalizacji na składce zdrowotnej, ona zniknie, więc z jednej strony obniżamy podatki dla Polaków, ale z drugiej strony uszczelniamy, tworząc system zdecydowanie bardziej sprawiedliwy. Bardzo proszę o poparcie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za projektem ustawy. Bardzo dziękuję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Jarosław Urbaniak. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, mam przykry obowiązek przedstawić stanowisko mojego klubu w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym, popularnie zwanym Nowy Ład. Czymś, co Polacy już nazywają nowy chaos. To trzeci system podatkowy w tym roku, a zaczęliśmy dopiero drugi kwartał. Ile tego jeszcze będzie? To przerasta wszelką wyobraźnię, jak można w normalnym kraju w ciągu jednego kwartału wprowadzić trzeci system podatkowy. I jeszcze mówić, że Polakom się polepszy. Weźmy to. Mówiliście panowie o tym.
Pierwsze zdanie uzasadnienia zacytuję. Wspieranie dalszego rozwoju gospodarczego Polski, utrzymanie i wzmocnienie wizerunku Polski jako miejsca atrakcyjnego dla inwestycji jest stałym wyzwaniem wymagającym działań. No nie! To żadna szczególna wiedza, żadna tajemna wiedza, żeby wiedzieć, że inwestorzy oczekują stabilności systemu podatkowego, przejrzystości systemu podatkowego, a nie to, że w ciągu jednego kwartału trzeci raz się go zmienia. To jest pierwsze czytanie. Panowie mówicie, Polakom będzie lepiej. Piszecie sami w uzasadnieniu, jakie to w tym projekcie będą zmiany. Obniżenie podatku z 17 do 12%. Mówiliście o tym, Polacy będą mieli lepiej, podatki będą niższe, Polacy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeniach. Tylko przecież panowie mówicie do tego samego grona, do którego przemawialiście 4 miesiące temu i mówiliście, że podatki będą niższe, że Polacy będą więcej zarabiać. I zaczął się styczeń i ci krezusi nauczyciele nagle dostali niższe wynagrodzenia. I kolejne grupy zawodowe otrzymały niższe wynagrodzenia. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Bo ten pierwszy Nowy Ład okazało się, że wyciąga ogromne pieniądze z kieszeni Polaków. Punkt drugi. Wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku według skali podatkowej możliwości odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku. Czytałem kilka razy, żeby się nie pomylić, bo panie ministrze, ja nie rozumiem. Czy pan to przeczytał przed podpisaniem? To jest bełkot. To jest bełkot. Ja przypominam, jak kilka miesięcy temu mówiliście o tym, że księgowi są leniwi, że księgowi nie rozumieją, a jednak wyszło na księgowych. Panie ministrze, ja przypomnę, co wtedy mówił profesor Malinowski, Mariański, szef doradców podatkowych, że tamten projekt przygotowali teoretycy z Ministerstwa Finansów, którzy na oczy nie widzieli listy płac. I mam wrażenie, że po doświadczeniach stycznia nadal nie zerknęliście na to, jak lista płac wygląda. Trzeci punkt, co robicie w tej ustawie. Uchylenie ulgi dla klasy średniej. No, przypomina się stara anegdota o tym, jak człowiekowi, który narzekał, że ma ciasno w domu, doradzono, żeby kupił kozę i zamieszkał z tą kozą. A gdy już nie mógł wytrzymać, doradzono mu, żeby tej kozy się pozbył. I on się pozbył i był szczęśliwy. I nagle się okazuje, że jesteście świetni dla Polaków, bo likwidujecie ulgę, którą raptem wprowadziliście od 1 stycznia. No ale szczyt szczytów, żeby nie powiedzieć szczyt głupoty i kretynizmu, to nie wiem, panie ministrze, czy pan zauważył, ale że w tym projekcie likwidujecie ulgę abolicyjną, której jeszcze nie ma, bo wy ją chcieliście wprowadzić od października, a jest kwiecień i ją likwidujecie. Taki to jest projekt. Ale ja bym chciał zadać najważniejsze pytanie, jakie tutaj należy zadać. Właśnie w aspekcie tego chaosu podatkowego, który wprowadziliście i który naprawiacie jak leczenie cholerą grypy. A mianowicie pytanie o polską rację stanu. Jak to jest, że od przełomu października i listopada premier Morawiecki i najważniejsze osoby w państwie wiedzą, że będzie wojna w Ukrainie i mimo wszystko wprowadzają Polski Ład w atmosferze ogromnej propagandy, która okazała się kłamliwa, bo właśnie dlatego tu dzisiaj jesteśmy, że tamten styczniowy Polski Ład wyciąga pieniądze, podwyższa podatki wbrew temu, co mówicie. Jak to jest, że ktoś, kto jest rządem polskim, jest premierem polskim, pozwala sobie na wywrócenie systemu podatkowego w obliczu wojny za polską granicę do góry nogami? To jest przeciwko Polsce i Polakom. Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pan poseł Dariusz Wieczorek, który przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo,
Przyznam szczerze, że podziwiam pana ministra, pana przewodniczącego, bo próbują się dzisiaj postawić w takiej roli, że wytłumaczą nam rzeczy, które są niewytłumaczalne. No bo nie da rady po prostu tego wytłumaczyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o system podatkowy. I prawda jest taka, że ja nie wiem, kiedy wy mówicie prawdę. I tak w imieniu klubu Lewicy chcę to pytanie uczciwie zadać. Czy mówicie prawdę w listopadzie roku 2021, gdzie tu, z tej mównicy sejmowej, w październiku i w listopadzie padały słowa takie: 18 milionów podatników w Polsce zyska na tym słynnym Polskim Ładzie 17 miliardów złotych. To mówiliście. Pana ministra jeszcze wtedy nie było. Dzisiaj daje twarz do tego całego bałaganu, bo żeby była jasność, ta ustawa tego bałaganu nie rozwiązuje. Czy prawdę mówicie dzisiaj, gdzie mówicie, że generalnie zyska 11-15 milionów podatników, 13 miliardów złotych zyskają? I pytanie jest takie, od czego zyskają? Od tego, co obiecaliście w listopadzie? Czy od tego, co dzisiaj staracie się wtłoczyć nam wszystkim do głów, że będzie jakaś obniżka podatków? Kłamiecie, żeby była jasność. Kłamiecie, bo nie ma żadnej obniżki podatków, żeby była jasność. I mówię to uczciwie wszystkim Polkom i Polakom. Mówiliśmy tutaj na tej sali w październiku ubiegłego roku i to jest wystąpienie w imieniu klubu, gdzie mówiliśmy, co zrobiliście. Stworzyliście legislacyjnego Frankensteina, poskładaliście, poszywaliście kilka ustaw, mówicie, że coś zyskacie do Polaków, ale nałożyliście 9% składkę zdrowotną. I tu mówiliśmy, to jest dodatkowy podatek. No w matematyce nie ma takiej możliwości, że jeżeli płaci się 9% więcej, żeby podatki były mniejsze. Proste, to było proste i jasne. I dzisiaj co mówicie? Mówicie tak, no musimy zlikwidować tę kompletną, bezsensowną ulgę dla klasy średniej, bo nikt nie był w stanie wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, w tym skomplikowanym wzorze. Nie mówiąc już o Krajowej Administracji Skarbowej i o urzędnikach skarbowych, którym naprawdę Lewica współczuje, że w takiej sytuacji ich postawiliście. I dzisiaj mówicie tak, dobra, to likwidujemy tam te wszystkie ulgi i od 1 lipca będzie trzeci system podatkowy w przeciągu roku, bo to de facto będzie trzeci system podatkowy. No i mówimy, zmniejszamy wam podatek z 17 na 12%. Przypomnę tylko, że stawka zdrowotna to jest 9%. W związku z czym, odejmując od 9%, 5% tego zmniejszenia między 17 a 12%, to dalej zostaje 4% dodatkowego podatku. Żeby była jasność, większego podatku niż w ubiegłym roku płaciliśmy. Żeby była jasność, w ubiegłym roku rzeczywiście płaciliśmy 1,25% składki zdrowotnej, której się nie odliczało od podatku. Czyli nie kłamcie, że coś zmniejszacie, bo i tak 2,75% będziemy płacili dodatkowo podatku w tym roku. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Matematyka jest nieubłagana. Nie robicie nam w tym zakresie żadnej łaski. Bo prawda jest taka, że powinniście to naprawić na zasadzie takiej, żeby powrócić do tego, co było w roku 2021 i poważnie pracować nad systemem podatkowym, jaki powinien w Polsce funkcjonować. Bo ten system jest co chwilę zmieniany i ja bym bardzo prosił, żebyście spojrzeli, co proponuje Lewica w swoim systemie podatkowym. Proszę bardzo, to są rzeczywiście progresywne podatki. Ci, którzy zarabiają 31 tysięcy złotych rocznie, nie będą płacić podatku, ale będą płacić 0,5%. Ci, którzy zarabiają 510 tysięcy rocznie, będą płacili 40% podatku. I to jest uczciwe, bez żadnych kombinacji, bez tych rzeczy, o których dzisiaj mówicie. I na koniec, bo tych spraw jest oczywiście tu dziesiątki, samorządy. No zobaczcie, czytam to uzasadnienie do tego projektu ustawy i się okazuje, że wprowadzenie tego systemu spowoduje, że w tym roku będzie to absolutnie neutralne dla samorządów. Pan minister przecież wie doskonale, że jeżeli chodzi o PIT, to samorządy głównie z tego się utrzymują. Więc jeżeli ten PIT zmniejszacie, no to generalnie będą ubytki, jeżeli chodzi o samorządy. Jakie są następne ubytki? 23 rok minus 11 miliardów, 24 minus 8, 25 minus 8, 26 minus 8, minus 9, minus 10.
Pytanie jest takie, co zrobicie, żeby uzupełnić przychody samorządów? Bo tego rozwiązania na wiele lat nie jesteście w stanie nam przedstawić, a przypomnę, że leży projekt Lewicy mówiący o zmianie odpisów, jeżeli chodzi o podatek PIT i CIT na rzecz samorządu, który powinien te straty zniwelować. Dlatego w imieniu klubu Lewicy będziemy oczywiście pracować nad tym projektem ustawy, ale żeby była jasność. To już jest wasz problem, wy wprowadziliście ten bałagan, wy będziecie za ten bałagan jako Zjednoczona Prawica odpowiadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Paszyk przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, panowie posłowie, panie ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska chciałbym przedstawić nasze stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku numer 2186. Na początku powiem, panie ministrze, że chciałoby się dzisiaj bez żadnej złośliwości z tego miejsca pochwalić rząd za wyjście z tego problemu, który sobie sam zgotował, w interesie przedsiębiorców, w interesie dotkniętych nauczycieli, w interesie dotkniętych samotnych rodziców, etc., etc., osób, które dotkliwie odczuły tą pierwszą wersję tak zwanego Polskiego Ładu, ale z całą dobrą wolą, z jakąś sympatią do tych, którzy bardzo dotkliwie na skórze odczuli Polski Ład, no nie da się. Nie da się, panie ministrze. Nie da się dzisiaj powiedzieć, że tak, to jest rozwiązanie, które rozwiązuje problem, z którym się zderzaliśmy ostatnie miesiące i wychodzi naprzeciw, proponuje jakieś rozwiązanie w systemie podatkowym, które stwarza możliwości rozwojowe, które stabilizuje prawo podatkowe. Bo prawo podatkowe to jest taka stara zasada, że zmiany podatkowe trzeba przygotowywać, trzeba dyskutować, a nie dokonywać radykalnej operacji na otwartym sercu. A trochę od niestety kilku miesięcy te prace to wyglądają jak operacja na otwartym sercu i to w momencie, kiedy pacjent ledwo zipie. Jak przewidują autorzy projektu, planowane zmiany podatkowe obniżające stawkę PIT z 17 do 12% będą kosztowały budżet państwa w sumie 15 miliardów złotych, z czego niespełna 7 miliardów w tym roku. Pozostała kwota nie wpłynie do budżetu w 2023 roku. I tutaj trzeba zapytać, panie ministrze, co z budżetami samorządów? Kolejne obniżki PIT wprowadzane przez rząd PiS w dużej mierze będą odbywały się na koszt budżetów naszych gmin i powiatów. A należytej rekompensaty za utracone dochody samorządów już w przeszłości, jak nie było, tak nie ma. Kolejny raz podatkowe prezenty od rządu mają odbywać się kosztem lokalnych wspólnot, bo samorządy to przecież lokalne wspólnoty, które z uwagi na problemy finansowe często mają problem z zapewnieniem podstawowych usług dla mieszkańców. Zabrakło tu w wystąpieniu pana ministra też części poświęconej na to. Panie ministrze, w maju minąłby rok, jak byliśmy przekonywani, że zmiany podatkowe przygotowywane przez obóz Zjednoczonej Prawicy są krokiem w stronę sprawiedliwości społecznej, progresji podatkowej, gdyż zdejmą ciężary fiskalne z najmniej zarabiających i nałożą je na plecy tych z wyższymi dochodami. I pytanie, czy to jest hasło aktualne. Eksperci podatkowi mają poważne wątpliwości. Największą korzyść ze zmian podatkowych, chodzi głównie o obniżenie stawki PIT z 17 do 12%, będą mieli ci, którzy mają niewiele i niewiele też płacą danin. Ale ci, którzy zarabiają więcej, czyli tak zwana klasa średnia, już nie. PiS, wprowadzając Polski Ład, zapewniał Polaków, że system będzie bardziej progresywny. Skorzystają na tym, tak jak powiedziałem, najbardziej ci z najniższymi dochodami. Dzisiaj, w przeciwieństwie do tych zapewnień, jak wyliczają eksperci, osoby, które zarabiają płacę minimalną,
czyli 3010 brutto miesięcznie, nie zyskają i nie tracą na nowej reformie, którą firmuje pan minister. Ci z miesięcznymi dochodami 4000 zł mają zyskać 35 zł, a ci z zarobkami brutto 7000 65 zł. Przy zarobkach 10 tysięcy złotych zyskują już 200 zł miesięcznie. Te dysproporcje dostrzega chociażby profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomistów. Ona twierdzi, że system podatkowy w Polsce jest regresywny, to znaczy, że bogaci są łagodniej traktowani podatkowo niż ci biedniejsi według państwa propozycji, i one będą pogłębiać tą filozofię. Ważną też grupą, o którą dziś przy okazji tego procedowania nad tym projektem, są przedsiębiorcy. Jedno zdanie, panie marszałku, tylko w kontekście przedsiębiorców. I wygląda, że to nie początek warunków do sprzyjających rozwojowi, ale wręcz przeciwnie, początek problemów, chociażby stwierdza między innymi Business Center Club, zwraca na to uwagę. Oczywiście jako klub będziemy uczestniczyć aktywnie w pracach nad tym projektem, bo troska nad polskimi podatnikami wymaga tego, natomiast musicie się państwo spodziewać, że będziemy to dosyć surowo recenzować, te niedociągnięcia, które, tak jak powiedziałem, niestety z ubolewaniem, ale dostrzegamy w tym projekcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pan poseł Artur Dziambor i przedstawi stanowisko koła Konfederacja. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, tarcza antykryzysowa, tarcza antyputinowska, ustawa o obronie ojczyzny, a teraz mamy tarczę antynowoładową. Wprowadziliście nowy ład, który my nazywaliśmy nowym wałem, ostrzegaliśmy was, mówiliśmy wam, wszyscy wam mówili. Tej opozycji może nie słuchacie, ale jakaś tam opozycja jednak troszkę od czasu do czasu jest, która przeczyta ustawy. 680 stron miał nowy ład. Dostaliśmy go mailem w środę w nocy, a w piątek rano go uchwaliliśmy. Znaczy, wy uchwaliliście. My mówiliśmy, nie uchwalajcie tego badziewia. No ale wy uchwaliliście, no bo przecież tak wam kazano tam na Nowogrodzkiej, chociaż nie wiedząc, o co chodzi. Więc to tak teraz się to mści. Wprowadziliście nowy ład, teraz macie ustawę, tarczę antynowoładową. Jestem troszkę zawiedziony, bo sugerowałem, że można tę ustawę nazwać tak ładnie jakoś i zaproponowałem w jednym z programów telewizyjnych, żeby to się nazywało ustawa o bogaceniu się Polaków. Wtedy mielibyście szantaż emocjonalny na tej stronie sceny, ponieważ oni musieliby wtedy poprzeć, nie dyskutować, bo kto by nie chciał, żeby Polacy byli bogatsi. Szanowni państwo, niestety to wszystko, co tutaj dzisiaj się dzieje i nad czym zaraz będziemy musieli pracować w komisjach, to oczywiście jest wina tego, że poprzednia ekipa w Ministerstwie Finansów wprowadziła ten nowy ład akurat w takim czasie, akurat w taki sposób, akurat bez kontroli. Przecież to byli wybitni specjaliści. Najważniejsi ludzie w Polsce. Ministerstwo Finansów, które wprowadziło największe zmiany podatkowe od 30 lat. Jeszcze, panie ministrze, bo to akurat pan jest odpowiedzialny za to. Ja wysłałem interpelację z pytaniem o tę słynną ulotkę i o tą całą kampanię reklamową Nowego Ładu. Zapytałem się tam, kilka pytań miałem merytorycznych na temat tego, jak rzeczywiście będzie wychodziło to wzbogacenie się 18 milionów Polaków, ale zapytałem się też, dlaczego ta kampania była przeprowadzona z pieniędzy Ministerstwa Finansów, a nie z pieniędzy budżetu Prawa i Sprawiedliwości z subwencji, ponieważ ta kampania była kampanią Nowego Ładu, a Nowy Ład był projektem Prawa i Sprawiedliwości, projektem partyjnym. Na to nadal nie dostałem odpowiedzi. Prolongata odpowiedzi jest już chyba czwarty miesiąc, także mam nadzieję, że teraz będzie pan pamiętał, że należy odpisać na taką interpelację. Mam nadzieję, że nie wymijająco. Szanowni państwo, te obniżki podatków, które będą wprowadzone, już zostały tutaj podsumowane przez pana posła Wieczorka. Ja się nie będę powtarzał, można to odsłuchać oczywiście jeszcze raz i zrozumieć, że tak naprawdę wiele się nie zmieni.
chociaż oczywiście można mieć nadzieję na przyszłość, ponieważ jeżeli dzisiaj obniżany jest podatek dochodowy z 17 na 12, to może za rok będzie dyskusja o obniżeniu z 12 na 8, a może za kilka lat, gdy rządzić będzie Konfederacja, skończymy z podatkiem dochodowym i całkowicie go zlikwidujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń przedstawi stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050. Bardzo dziękuję, szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Szanowni państwo, w zasadzie przy tej ustawie powinienem ogłosić jednoznaczne zwycięstwo nad obozem Zjednoczonej Prawicy i totalne zwycięstwo zdrowego rozsądku nad podatkowym gniotem przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tą ustawą, po miesiącach rzeczowej krytyki z wielu stron, rząd PiS wycofuje się rakiem z tak zwanego Polskiego Ładu. Problem jednak w tym, że ten nowy Ład 2 to już trzeci system podatkowy w tym roku i raczej spodziewamy się kolejnej odsłony chaosu niż uporządkowania systemu podatkowego. O ironio, w uzasadnieniu do ustawy czytamy, że rząd ma świadomość, że w rezultacie zmian ukształtował się skomplikowany i w niektórych aspektach uciążliwy dla podatników system podatkowy. Niestety w ustawie nie chodzi o uproszczenie. To także w uzasadnieniu stoi jakby, że celem projektu jest udoskonalenie przepisów. Ta rządowa nowomowa, ona brzmi, panie ministrze, groźnie. Nie wróży to nic dobrego dla podatników. Przypomnę, że Polska 2050 wielokrotnie żądała, aby rząd wycofał się ze złych rozwiązań podatkowych. Składaliśmy projekty ustaw w tej sprawie i wtedy rząd PiS twierdził, że nasze projekty dotyczące choćby opodatkowania rodzin wielodzietnych przy stypendium dziecka czy wspólnego rozliczania samotnych rodziców nie są potrzebne. Dziś to samo znajduje się w rządowym projekcie. To oczywiście dobrze, ale panie ministrze, dlaczego wtedy kłamaliście, że te zmiany nie są potrzebne? Polska 2050 Szymona Hołowni wielokrotnie nawoływała do wycofania się przez rząd z rozwiązań szkodzących Polsce, uderzających w pracowników i w polskie firmy. Skutkiem tak zwanego Polskiego Ładu są dziś zdemolowane portfele Polek i Polaków, drożyzna, niepewność jutra, nie mówiąc już o milionach roboczogodzin poświęconych na analizy prawne, wdrożenia i ekspertyzy. Dziś każdy obywatel Rzeczpospolitej ma świadomość, że rząd PiS to miecz Damoklesa wiszący nad głowami Polaków. Nigdy nie wiadomo, czy spadnie ze swoimi niebezpiecznymi pomysłami i ten projekt, panie ministrze, nic w tej sprawie nie zmienia. O szczegółach projektu będziemy rozmawiać w komisji. Polska 2050 ma konkretne oczekiwania dotyczące prac. I panie ministrze, bardzo proszę, żeby pan to teraz bardzo uważnie posłuchał, bo to będzie zasadniczo różne od tego, jak prowadziliście pracę nad tak zwanym Polskim Ładem. Po pierwsze, oczekujemy rzeczowej i merytorycznej debaty, a nie chaotycznego pośpiechu. Po drugie, realnej, a nie baśniowej oceny skutków regulacji ze strony rządu w stosunku do obywateli, organizacji pożytku publicznego i samorządów. I po trzecie, że zdanie strony społecznej, panie ministrze, bardzo ważne, zdanie strony społecznej będzie wysłuchane i wzięte pod uwagę. I być może w rezultacie tak merytorycznych, pragmatycznych prac ten projekt uda się poprawić, bo dzisiaj niestety to jest tylko zapowiedź tego, co miało nastąpić i miało poprawić polski system podatkowy, a tak naprawdę może się skończyć niestety kolejną odsłoną polskiego chaosu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo przepraszam panią poseł. W imieniu Koła Polska Partia Socjalistyczna głos zabierze pani poseł Joanna Senyszyn. Przepraszam bardzo jeszcze. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawiam stanowisko parlamentarnego koła PPS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw, druk 2186. Przez nieudolność pisowskich rządów żyjemy w czasach szalejącej inflacji i permanentnej reformy prawa podatkowego. Nowy Ład, czyli tak zwany pisowski bałagan, jest takim knotem i niewypałem, że wymaga ciągłych
zmian, żeby udobruchać niezadowolonego suwerena, no bo nie tylko wyborcy wszystkich partii, ale też ten mityczny pisowski suweren nie jest zadowolony. W trakcie roku podatkowego rząd wycofuje się z ulgi dla klasy średniej, nazywając ją niespójną i skomplikowaną. To akurat prawda i to nawet delikatne określenie. Ta ulga od początku była absurdalna i co najważniejsze niekonstytucyjna. Na przykład nie uwzględniała emerytów, którzy z ulgi dla klasy średniej nie mogli skorzystać. Powstaje pytanie, po co w ogóle była wprowadzana? Czy rzeczywiście w ministerstwie nie ma nikogo kompetentnego, nikogo, kto potrafiłby przewidzieć skutki projektów ustaw, a w tym konkretnym przypadku skutki tego bezdennie głupiego pomysłu. Obecna korekta jest korzystna rzeczywiście dla niestety najzamożniejszej części społeczeństwa. Z obniżenia stawki w pierwszej skali podatkowej z 17 do 12% nie skorzystają ani osoby zarabiające płacę minimalną, ani 90% emerytów i rencistów. Gdybyście naprawdę dążyli do poprawy sytuacji finansowej wszystkich Polaków, także tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej, obniżylibyście stawkę zdrowotną, która teraz jest w dodatku zróżnicowana, a więc też niekonstytucyjna. W dodatku jest płacona od każdego dochodu. Powinna być tylko od jednego, najwyższego dochodu. Chyba że uważacie, że praca jest tak szkodliwa dla zdrowia, że kto więcej pracuje, także więcej choruje. Renciści, którzy otrzymują jednocześnie rentę socjalną i rentę rodzinną, płacą dwie składki, co wręcz wpędza ich w biedę. A więc bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Czy rzeczywiście o to wam chodzi? No teraz rozmawiacie, to nie możecie się skoncentrować na pytaniu. Proponowane rozwiązanie dodatkowo uszczupli już i tak niskie dochody samorządów. Spowoduje pogorszenie jakości usług komunalnych, komunikacji publicznej, szkolnictwa. Zatrzyma inwestycje ważne dla mieszkańców miast i gmin w całej Polsce. Obniży wynagrodzenia pracowników sfery samorządowej, a część uczyni wręcz bezrobotnymi. Stracą oczywiście tylko gminy i powiaty opozycyjne, bo swoim słusznym samorządom dołożycie, żeby nie tracić tam wyborców. I to jest właśnie największy mankament. W jaki sposób zamierzacie zrekompensować ubytek dochodów samorządom? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do pytań. Zapisało się 16 osób. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze do tej listy się dopisać? Jeżeli nie, to zamykam listę, ustalając czas na zadanie pytań. Proszę bardzo, dopisujemy panią poseł. I jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Nowy Polski Ład. Wielki sukces polskiego rządu. Taki ogromny sukces, że dzisiaj wprowadzamy tarczę antyładową. Wtedy, kiedy procedowaliśmy tę ustawę, otrzymaliśmy ją w środę, a w piątek wyście sobie ją uchwalili. Miało to 700 stron. Szukaliśmy posłów w PiS-ie, którzy te 700 stron przeczytali. Do dzisiaj ich nie ma. Zresztą troje posłów dzisiaj reprezentujących klub PiS-u najlepiej świadczy o tym, w jaki sposób podchodzicie do kwestii dotyczącej tej tarczy nowoładowej. Panie ministrze, pan dzisiaj swoje wystąpienie z tego miejsca powinien zacząć od słowa: przepraszamy Polacy, że taki bubel wam zaprezentowaliśmy. Przepraszamy was za to. Jeszcze niedawno mieszkańcy Bydgoszczy otrzymali ulotkę pod nazwą: jaki to sukces jest ten Polski Ład. Ja bym chciał, panie ministrze, żeby pan wytłumaczył mieszkańcom Bydgoszczy, ile to kosztowało i że drugi raz nie będziecie już ich dezinformować, jakie prowadzone są zmiany w owym dokumencie, który dzisiaj procedujemy.
niech ta tarcza antyładowa, którą mamy dzisiaj ustalić, rzeczywiście będzie tarczą antyładową, a pan, panie ministrze, niech rozpocznie swoje wystąpienie na drugi raz od słowa Polska i Polacy przepraszamy. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Tomasz Trela. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, mam taki plakat. Reforma klina podatkowego. Panie ministrze, może rzeczywiście trzeba było następnego dnia strzelić klina, a nie zabierać się za pisanie przepisów, które teraz chcecie zmieniać i je likwidujecie. Bo w tym billboardzie było napisane, że osoba, która zarabia 4000 zł, będzie płacić mniej podatków. Więc ja chciałbym zapytać pana, a ile osoba, która zarabia 4000 zł po roku budżetowym 2022 zapłaci dodatkowo rocznie podatku albo ile dostanie zwrotu? Czy pan jest w stanie to powiedzieć? Czy pan to wie? Czy to, co napisaliście, to jest pisanie na kolanie tylko po to, żeby wycofać się z tego, za co byliście krytykowani? Bo tak naprawdę dzisiaj w tym miejscu, gdzie pan siedzi, powinien siedzieć pan premier Morawiecki i tak jak powiedział pan poseł Szopiński, powinien wyjść i powiedzieć bardzo was serdecznie przepraszamy, próbujemy wyjść z tego bubla, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jakie będą efekty. Bardzo proszę, żeby pan odpowiedział na pytanie, ile osoba, która zarabia 4000 zł, zapłaci realnie podatku w tym roku i ile będzie musiała dopłacić, albo jaki dostanie zwrot w roku przyszłym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Janusz Cichoń. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Sprawiedliwość. W zmienianej dzisiaj ustawie odmienialiście tą sprawiedliwość przez wszystkie przypadki, ale w uzasadnieniu do tej ustawy to słowo nie pojawia się praktycznie rzecz biorąc ani razu. Pytanie wobec tego, czy realizacja tego projektu zapewni poprawę, czy większą sprawiedliwość podatkową. A przypomnę, doprecyzowując pytanie, ta sprawiedliwość podatkowa to po pierwsze sytuacja, w której podatnicy o tych samych dochodach płacą takie same podatki, a to tak zwana sprawiedliwość pozioma i niezależnie od tego, jakie ma podatnik dochody, podatek jest dla niego równie dolegliwy. To jest tak zwana pionowa sprawiedliwość. O pytanie, czy zapewniacie w tym projekcie sprawiedliwość podatkową albo czy przynajmniej zmierzacie w dobrym kierunku, bo w moim przekonaniu nie. To jest fiasko projektu, który głosiliście. Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pani poseł Krystyna Skowrońska. Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze. Miał być zachwalany American Dream, Polski Ład. Poprawiacie go trzeci raz, a mówiliśmy, ja pracowałam przy tej ustawie w Komisji Finansów, że to jest bubel i bałagan. Spiritus movens, główny inspirator jakichś działań, dusza przedsięwzięcia, główny sprawca. Gdzie jest ten główny sprawca, który zachwalał? No zdymisjonowano go, czyli nie było American Dream. Na początku mówiliśmy i dla księgowych był to koszmar. Był to koszmar i w dalszym ciągu oni będą musieli pracować nad tym. A my nie mamy pewności i żaden z Polaków nie ma pewności, że będzie ten system przez was, o którym pan mówi, przygotowany rzetelnie, że nawet na końcu roku nie pojawią się jakiekolwiek poprawki. Pan poseł Szopiński mówił i mi nie brakuje w pana wystąpieniu jednego głównego przekazu, jednego słowa. Przepraszam dla wszystkich Polaków, dla wszystkich tych, którzy musieli się przez ten okres z koszmarem waszego rozwiązania mierzyć. A mówiliśmy, zróbmy to na dwie części. Dajmy ulgę, a potem rozliczajmy się. Sprowadziliście największy chaos. American Dreamu nie było. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Dariusz Rosati. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze, pański rząd w ciągu ostatnich 6 miesięcy podjął cały szereg decyzji, które skutkują zmniejszeniem dochodów budżetu państwa i zwiększeniem wydatków.
Wymienię tylko te najważniejsze. 15 miliardów na zdrowie w ramach ustawy o dociąganiu do 6% wydatków na zdrowie w PKB. 30 miliardów na armię w ramach ustawy o obronie ojczyzny. 15 miliardów będą nas kosztować przez 2-3 miesiące koszty, znaczy generalnie uchodźcy z Ukrainy, którym musimy zapewnić i opierunek, i WIKT, i dostęp do służby zdrowia, i do edukacji. 25 miliardów to tarcza antyinflacyjna ze stycznia, obniżka VAT-u na rozmaite produkty. 20 miliardów to podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy. 25 miliardów to jest 13 i 14 emerytura. I wreszcie dziś przychodzicie z propozycją, żeby obniżyć podatek o 5 punktów procentowych, co ma kosztować niecałe 20 miliardów. Razem to jest 150 miliardów złotych dodatkowych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Ja mam pytania dwa. Po pierwsze, czy policzyliście, panie ministrze, jak to wpłynie na inflację i czy rzeczywiście w ogóle ta obniżka 5-procentowa skompensuje skutki inflacyjne, które odczujemy wszyscy i przede wszystkim cały kraj, wszyscy Polacy w swoich portfelach? I po drugie, ile będzie kosztować sfinansowanie tego deficytu, biorąc pod uwagę to, że płacicie już obecnie 6,5% za pożyczki na rynkach finansowych? Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zada pan poseł Arkadiusz Marchewka. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Propozycje podatkowe, które wprowadziliście, nie były żadnym ładem, tylko chaosem i bajzlem, w którym uderzyliście w setki tysięcy polskich podatników. Ten wasz Polski Ład nieźle wyglądał tylko na billboardach i wydaliście na nie ponad 15 milionów złotych na promocję czegoś, co się okazało czymś, z czego musicie się jak najszybciej wycofać. Lepiej późno niż wcale. I to musicie zrobić jak najszybciej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne kwestie, które są po prostu niesprawiedliwe. Opowiadaliście, że matka samotnie wychowująca dziecko będzie mogła znów rozliczyć się wspólnie razem z nim. Może limit dochodów będzie taki sam jak na przykład dla pary małżonków, ale kwota wolna od podatku na dziecko wyniesie już tylko połowę. Czyli co? Samotnie wychowująca matka będzie mogła się rozliczyć tylko z połową dziecka? Przecież to jest nieracjonalne. To są pomysły, które naprawdę powinny zostać zmienione jak najszybciej. Panie ministrze, dlaczego takie rozwiązania niesprawiedliwe wprowadzacie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Piątkowskiego. Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie. Mamy bardzo dowcipny rząd. Rząd sobie żartuje od dłuższego czasu z tego, że obniżył podatki wszystkim. No, nie zdołał obniżyć tylko tym, których całkowicie wcześniej zwolnił z płacenia podatków. To się akurat nie udało panu ministrowi. Tylko czy podatnicy zasługują sobie na to, żeby sobie robić z nich żarty? No przecież wiemy, jaka jest prawda. Pan minister został poproszony o to, żeby naprawić najgorszą ustawę podatkową, jaką kiedykolwiek wymyślono. Miała być obniżka, okazała się podwyżka. Potem znów ma być obniżka, ale będzie tylko obniżka podwyżki. Jedno, co państwo osiągnęliście do tej pory, to to, że nikt kompletnie nie wie z Polaków, jakie będzie płacił podatki w tym roku. Nikt nie rozumie systemu podatkowego, który obowiązuje w Polsce. No i udało się państwu osiągnąć jeszcze jeden cel. Ograbiliście po raz kolejny samorządy w Polsce. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Monika Wielichowska. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Pan poseł Urbaniak mówił, że nowy ład, który nastał po Polskim Ładzie, to trzeci system podatkowy w tym roku, a mamy dopiero kwiecień. Panie pośle, Polska to jedyny taki kraj. W końcu rząd PiS-u w czymś przoduje. Ale to, że jest mętnie, to, że jest nietransparentnie, to, że wprowadzacie chaos i bałagan, kończy już mój sarkazm, bo nie do śmiechu jest Polkom i Polakom, nie do śmiechu jest polskim przedsiębiorcom, pracownikom również nie jest do śmiechu, a nade wszystkie nie jest do śmiechu samotnym rodzicom. 24 marca po fali krytyki premier Morawiecki zadeklarował możliwość pełnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem, które to wspólne rozliczania zabrał tak zwany Polski Ład. To Polski Ład właśnie odebrał samotnym rodzicom możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem.
dzieckiem i nagle po 30 latach coś, co funkcjonowało dobrze i było sprawiedliwe, zaczęło wam przeszkadzać. I w Polskim Ładzie uznaliście, że właściwym będzie dyskryminować samotnych rodziców, w większości matki samotnie wychowujące dzieci. I wydawało się, że po fali krytyki zrozumieliście swój błąd i ze złych zmian wycofacie się w Nowym Ładzie. Premier obiecał, że rząd wycofa się ze swoich niesprawiedliwych zmian, jednak na obietnicach tylko się skończyło, bo nadal oszukaliście samotnych rodziców, okłamaliście i dyskryminujecie właśnie samotnych rodziców, bo nie przywróciliście starych zasad rozliczania z dzieckiem, bo projekt, który przesłaliście do organizacji pozarządowych, do Stowarzyszenia Samotni Rodzice, zawierał wprowadzenie dwukrotności kwoty wolnej od podatku, a projekt, który dziś procedujemy, zawiera półtorakrotność. Wy naprawdę uważacie, że dziecko wychowywane w rodzinie z mamą i tatą to całe dziecko, a dziecko wychowywane w rodzinie z mamą lub tatą to pół dziecka? Panie ministrze, za pana pośrednictwem wzywam rząd do procedowania zapisów, które przywracają możliwość wspólnego rozliczania się samotnie wychowującym rodziców z dziećmi, bo wszystkie dzieci są równe. Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pani poseł Monika Rosa. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja tutaj przyszłam upomnieć się o rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Przyszłam się upomnieć o nich, ponieważ naprawdę ich oszukaliście. Skrzywdziliście ich bardzo mocno pierwszą wersją Nowego Ładu. Ale wysłaliście nowy projekt ustawy do konsultacji. Wysłaliście go na przykład do stowarzyszenia, które skupia samotnych rodziców. I oni mówią, tak, ten projekt wprowadza takie zmiany, jakie chcemy. Powrócimy do normalnego rozliczenia z dziećmi samotnych rodziców. I oni mówili, tak, zgadzamy się na ten projekt. Nie minęło parę dni. I co się stało? Do Sejmu wpłynął inny projekt. Co się, panie ministrze, sobą nie wydarzyło? Co się wydarzyło, że pan minister Morawiecki skłamał? Co się wydarzyło, że pan, obiecując rodzicom samotnym zmianę, nagle z tej zmiany się wycofał? Dlaczego mają rozliczyć pół dziecka, a nie całe dziecko? Czy samotny rodzic ma mniejsze wydatki na dziecko, mniej kupuje chleba dla takiego dziecka, mniej ma wydatków na edukację, na ochronę zdrowia? Ja tego nie rozumiem. Panie ministrze, wam pomożemy. My taki projekt ustawy złożyliśmy, który daje rodzicom sprawiedliwość. Projekt numer 2042. Co więcej, ten projekt złożyliśmy już parę miesięcy temu. Prosiliśmy także minister polityki społecznej i naszą Komisję Polityki Społecznej i Rodziny o specjalne zwołanie komisji na temat samotnych rodziców, żeby powiedzieć, jak się im żyje, jak można im pomóc. I co się stało? Od 3 miesięcy komisja zwołana nie jest. Panie ministrze, dlaczego? Czy to są gorsze dzieci, gorsi rodzice? Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Marta Wcisło. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Przysłowie mówi, do 3 razy sztuka. 3. zmiana podatkowa w ciągu 4 miesięcy do czegoś, co miało być amerykańskim snem, okazało się koszmarem, który zafundowaliście obywatelom, który poprawiacie dzisiaj na kolanie, ale niestety okazuje się, że nie umiecie poprawić czegoś, co się nie da poprawić, bo wprowadzacie obniżkę do podwyżki, zostawiacie coś, co źle funkcjonuje, czyli składkę zdrowotną. I ja mam pytanie z tego miejsca do pana ministra. Wprowadziliście składkę zdrowotną, która przez kilka miesięcy nie uwzględniała różnic inwentaryzacyjnych. Moje pytanie brzmi, co z przedsiębiorcami, którzy tej składki nie zapłacili, bo nie będzie ich stać? Czy komornik zajmie im konta? Czy będą musieli zapłacić? Czy przeprosicie za ten chaos i bałagan, który zafundowaliście mikro, małym i średnim firmom, a także wszystkim obywatelom? Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Senyszyn. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Myślę, że wszyscy Polacy są zainteresowani, jak będziemy się rozliczać w przyszłym roku, za rok 2022. Czy według ulgi dla klasy średniej, czyli według przepisów, które obowiązują teraz, czy według nowych zasad za cały rok, czy, tak jak to było kiedyś zapowiedziane w mediach, według zasad obowiązujących w 2021 roku, gdyby one dla kogoś okazały się korzystniejsze. Ale przede wszystkim Polaków interesuje, kto ma podjąć taką decyzję. Przecież podatnik nie musi wiedzieć, co będzie dla niego najkorzystniejsze.
nie będzie zatrudniał księgowego, jeżeli jest no, na przykład na umowie o pracę lub ma niezbyt duże dochody. A zatem kto taką decyzję podejmie? W jaki sposób będzie się miał technicznie rozliczyć z tego całego roku? Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Tomaszewskiego. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowny panie ministrze. W wywiadzie w jednej ze stacji telewizyjnych powiedział pan, że przeprasza pan wszystkich księgowych, którzy musieli wykonać dodatkową, niepotrzebną pracę. Dzisiaj poinformował pan Wysoką Izbę, że właśnie to ta grupa była przedmiotem konsultacji społecznych i tym razem ta ustawa będzie dobrze funkcjonowała. Jednym z elementów tej ustawy jest zadośćuczynienie 9 ponad 1000 organizacji pożytku publicznego, które na zmianach podatkowych nie będą mogły otrzymać już tych kwot, które otrzymają za rok 2021. Ten mechanizm wyrównania wpływów 1% jest po części zrozumiały, ale po części nie, dlatego że przewiduje się również procedurę konkursową. Chciałbym zapytać, o jaką część organizacji, jaką część środków mowa w tak zwanej procedurze konkursowej na rzecz organizacji pożytku publicznego w ramach 1%. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Szlachtę. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wsłuchiwałem się w wypowiedzi państwa posłów i w wypowiedzi przedstawiciela Lewicy znalazłem niekonsekwencje, bo pan poseł z jednej strony ubolewał, że zmniejszenie skali podatkowej z 17 do 12 spowoduje wzrost podatków. I kilka zdań dalej mówił pan, że samorządy stracą. To jeżeli dochody wzrosną, bo pan mówi, że podatki spowodują, że dochody podatkowe wzrosną. A pan Muśnik mówił, że samorządy stracą. Nie, nie można tak wybiórczo, bo pan nie wspomniał o tym, że jest kwota wolna od podatku 30 tysięcy i ona zwalnia olbrzymią grupę podatników w ogóle z podatków. I jeszcze jest to, że przedsiębiorcy rozliczający się liniowo kartą podatkową i procentowo mają możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Włodzimierza Tomaszewskiego. Jeżeli w poprzedniej wersji podatnicy zespiwali około 17 miliardów w skali roku, a teraz dodatkowe jeszcze ulgi spowodują obniżenie tej stawki z 17 na 12 dodatkowe miliardy, to będzie grubo ponad 20 miliardów w kieszeniach podatników. I to jest efekt. Jeżeli tu państwo mówicie, że samorządy stracą, to chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku samorządy miały większe dochody o 27 miliardów, łącznie 331 miliardów złotych. 16 miliardów miały nadwyżki w ubiegłym roku. I to są fakty. Samorządy są chronione, a system i reguła dochodowa w Polskim Ładzie, która będzie dalej funkcjonować, będzie chronić te samorządy, jeżeli będzie także wzrost dochodów podatkowych w sensie przełożenia tego wzrostu gospodarczego, a mam nadzieję, że utrzymamy ten wzrost gospodarczy, to te dochody będą jeszcze większe. Szanowni państwo, mówimy o faktach i liczbach, a nie o propagandzie, którą ciągle szerzycie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk. Nim przejdę do pytania, muszę tu kolegom z Prawa i Sprawiedliwości sprostować, że nie tylko czysty PIT ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, ale to mieszanie, które zaczęliście w pierwszej wersji Polskiego Ładu ze składką zdrowotną, rzutuje w istotny sposób na wysokość wynagrodzenia i o tym nie możecie panowie zapominać. Natomiast pytanie do pana ministra. Tak szczerze, panie ministrze, spoglądając prosto w oczy, nie mnie, bo to, na to nie liczę, ale przedsiębiorcom, emerytom, osobom, które sporo mają uwag i wątpliwości do was,
Niech pan odpowie dzisiaj przy okazji tej debaty, kto zwróci prawnikom, doradcom podatkowym, księgowym środki zmarnowane na dostosowywanie się do uchylonych regulacji. Kto sfinansuje kolejne koszty dostosowania się do najnowszych regulacji? Kto zrekompensuje poszkodowanym podatkowo informatyką kolejne prace nad dostosowaniem dla klientów oprogramowania, które będzie musiało działać w dwóch systemach w ciągu jednego roku? I kto skończy wreszcie ten chocholi taniec Ministerstwa Finansów? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pani poseł Paulina Henning-Kloska. Panie marszałku, panie ministrze, panie i panowie posłowie. Panie ministrze, no pytanie nasuwa się jedno. Kiedy w końcu przeprosicie? Bo cała lista osób do przeproszenia czeka w kolejce. Przedsiębiorcy za chaos, niepewność i kłamstwa. Pracownicy za złudne nadzieje i niespełnione obietnice bogactwa. Księgowi i doradcy podatkowi za nieprzespane noce na czytaniu tego bubla prawnego i nerwy, których przez was doświadczyli. Urzędników skarbowych za to, że musieli świecić za was oczami. Samorządy za dziurę budżetową, z którą muszą się mierzyć w tym roku. Samotni rodzice za poniżenie i całkowity brak zrozumienia dla ich trudnej sytuacji. Osoby z niepełnosprawnością za praktycznie likwidację ulgi rehabilitacyjnej dla części grupy. Pracujących emerytów za brak szacunku do ich ciężkiej pracy również w czasie emerytalnym. I wszystkich podatników za chaos i trzy systemy podatkowe. To się w normalnym państwie nie miało prawa zdarzyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Czesław Siekierski. Panie marszałku, szanowni państwo, jakie konsekwencje te zmiany, które by była pierwsza zmiana, druga, kolejna, będą miały dla budżetu państwa? Czy to będzie musiało spowodować nowelizację budżetu? I czy kiedy ona jest przewidywana? Czy te liczby, te wielkości wzrostu wydatków, o których mówił pan profesor Rosati, czy to są w tej skali? I wreszcie, czy były prowadzone konsultacje z osobami, które by mogły wam powiedzieć, co było nie tak? Czy rzeczywiście przeprowadziliście konsultacje z doradcami podatkowymi, z księgowymi? No bo chciałoby się, żeby już nie sprawić tyle kłopotu tą kolejną nowelizacją, kolejną zmianą dla ludzi, którzy zajmują się tą obsługą księgowo-finansową. Bardzo dziękuję. Dziękuję i serię pytań kończy pani poseł Zofia Czernow. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Chcę zapytać o ubytki, o skutki finansowe dla samorządów. W tym roku samorządy straciły bardzo dużo z tytułu PIT. Budżet państwa za dwa miesiące wykonanie 31%, natomiast samorządy poniżej 10%. Wynika to z zaliczkowego przekazywania udziałów w podatku PIT. W przyszłym roku, w nowej projekcie zakłada się subwencję rozwojową i z tego zaproponowanego sposobu obliczania subwencji rozwojowej dla poszczególnych samorządów wynika to, że niektóre samorządy otrzymają pełne wyrównanie subwencji, to są małe samorządy, natomiast większe miasta otrzymają zaledwie 20% tego, co stracą. 20% straconych dochodów. Jak te samorządy mają funkcjonować? Dziękuję. Czy państwo bardzo znają tą analizę? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana ministra Artura Sobonia. Panie marszałku, bardzo dziękuję Wysokiej Izbie za tę debatę. Ja cały czas jednak pomimo tych głosów, które tutaj padały, liczę na to, iż ten projekt przyjmiemy zgodnie
całą Izbą i że Państwo na koniec dnia jednak będą głosować za tym projektem. Prawdę powiedziawszy, nie mam też co do tego jakichś specjalnych wątpliwości, bo on odpowiada na te pytania, które Państwo zadawali. Ja postaram się wkrótce o nich powiedzieć, nawiązując do i samych pytań, i tej debaty, która odbyła się w imieniu klubów. Otóż to dzisiaj, w związku z tym rozporządzeniem styczniowym i ustawą, która później wdrożyła to rozporządzenie, mamy dualizm zaliczkowy. O tym uczciwie i otwarcie mówiłem. I to dzisiaj mamy sytuację, w której on przysparza dodatkowej pracy księgowym. Po 1 lipca będzie jednolity, zrozumiały system zaliczek. System zaliczek, który polega na tym, że mamy przychód, obniżamy go o koszty uzyskania przychodu, z podstawy wyjmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, następnie mnożymy przez stawkę 12% i obniżamy o kwotę zmniejszającą podatek. Koniec, wszyscy to wiedzą. I dodatkowo w zeznaniu rocznym nie będzie żadnego wyboru, który podatnik będzie dokonywał. Kliknie w EPIT-ie rozliczenie roczne i ten system zostanie rozliczony w oparciu o to, co dzisiaj, ten rok podatkowy zostanie rozliczony w oparciu o to, co dzisiaj proponujemy. Więc argument o chaosie jest całkowicie nieprawdziwy. Drugi. Pan poseł Wieczorek mówił o tym, że trzeba mówić prawdę. Więc prawdę to znaczy też trzeba mówić do końca. I otóż, panie pośle, te pana obliczenia z dodawaniem i odejmowaniem wysokości stawek podatkowych i składki zdrowotnej, która była rzeczywiście odliczana od podatku, to było skądinąd specyfiką polską, bo normalnie w Unii Europejskiej mamy albo od podstawy opodatkowania, albo wcale. No, gdyby pan do końca chciał to uczciwie policzyć, to trzeba powiedzieć, że w przedziale 30-120 tysięcy, bo do 30 tysięcy w ogóle nie ma podatku, a do 120 to jest o wiele więcej niż 85 tysięcy. Mamy niską 12-procentową stawkę. Krótko mówiąc, ja oczywiście jestem w stanie, już podawałem to w debacie publicznej, tak żeby być uczciwym, podać przykłady osób, które przy pewnych preferencjach, czyli na przykład 50-procentowych kosztach uzyskania przychodu w połączeniu z odliczaniem składki od podatku, mogą mieć wyższe opodatkowanie po tych zmianach, natomiast wszyscy na tych zmianach zyskają w stosunku do roku 2022 i niemal wszyscy w stosunku do roku 2021. Progresja. To jest, no niemal, bo przy 50-procentowych, panie pośle, przy 50-procentowych kosztach, mam mało czasu, trochę miło, szkoda na te przykłady, ale przy 50-procentowych kosztach uzyskania przychodu, jeśli odłożymy na bok składki społeczne, żeby nie zamulać przykładu, ktoś zarabia 10 tysięcy i ten, kto zarabia 10 tysięcy, płacił 9% i składka się nie zmieniła, tak nawiasem mówiąc. Była 9%, jest 9%, czyli 900 zł, z czego miał odliczaną składkę w wysokości ponad 700 zł od podatku i pomniejszaną podstawę o 43 zł kwoty wolnej, ale podatek płacił od 5 tysięcy 17%, czyli 850 zł, to odejmując to od podatku, on niemal wcale nie płacił podatku, więc przy pewnych preferencjach dzisiaj nawet 12-procentowa stawka jest dla niego oczywiście wyższym podatkiem. Ale czy to jest sprawiedliwe? I właśnie do tej sprawiedliwości przechodzę. Sprawiedliwość, czyli progresja podatkowa. Otóż mogę się założyć z każdym, kto tutaj zechce taki zakład przyjąć, że ten system, który proponujemy jest, zaraz ustalimy o co, jest zawsze bardziej progresywny niż system z roku 2021. Do kwoty o ponad 18 tysięcy złotych wszyscy, którzy płacili w 2021 roku podatek, w stosunku do tych zmian, które proponujemy w roku 2022, zapłacą teraz tego podatku mniej i odwrotnie, powyżej tej kwoty wszyscy zapłacą tego podatku więcej. Więc argument o progresji jest nieprawdziwy, argument o tym, kto na tym skorzysta, jest tym bardziej nieprawdziwy, bo biorąc pod uwagę podział zarobków na tak zwane decyle, tak jak się to robi w przypadku podatków, to oczywiście największa korzyść jest przy najmniejszych dochodach i ona jest cały czas korzyścią opadającą. Wreszcie samorządy, bo to też tutaj było wielokrotnie potem w pytaniach i padało w tej debacie.
To jest oczywiście odrębny temat i nie da się w minutę powiedzieć o tym, jak wyglądała nadwyżka operacyjna, nadwyżka bieżąca, w jakiej sytuacji inwestycyjnej dzisiaj samorządy się znalazły, bo one są w lepszej sytuacji niż wszyscy się tego spodziewaliśmy, co nie oznacza, że aby nie budować odporności samorządy na obniżki podatków, nie wprowadziliśmy subwencji rozwojowej. Ona będzie większa niż te 3 miliardy w 2023 roku, nie ma żadnych wątpliwości, bo uszczuplamy dochody samorządów. Wprowadziliśmy mechanizm ustawowy. Bazowa kwota referencyjna wzrośnie do 74,1 miliarda w roku 2023. Zrobimy reformę subwencji. Myślimy też nad udziałem samorządów w nowych podatkach dochodowych, tych, których dzisiaj udziału nie mają. Naprawdę z samorządami prowadzimy dialog i staramy się aby z tego dialogu wypracować wspólne rozwiązanie. No, dzisiaj mamy 44 strony, więc to mówię dla tych, którzy mają ochotę jednak projekt przeczytać. Nie tyle stron, co wcześniej. Wreszcie, no, tam pojawiały się takie pomysły, jak tam składka od jednego dochodu i tak dalej. No, to jednak, pani poseł, przy całej sympatii, to zbyt prosta optymalizacja podatkowa, którą by tutaj rząd jednak zaproponował. Jak chcemy dalej pracować? Bo zaraz przejdę do pytań. No, ja bym chciał, żebyśmy pracowali normalnie. To znaczy, aby był czas na to, aby się przed komisją zapoznać z projektem, aby był czas, aby na tej komisji pracować. Nie mam żadnych intencji, aby te prace nad tym projektem zakończyć podczas tego posiedzenia Sejmu, tak żeby to było dla wszystkich jasne. I teraz te pytania, które tutaj padły, no więc na pytanie posła, takie bardziej konkretne, bo ten czas mnie niestety tutaj niepokojąco cały czas ponagla. Pan poseł Szopiński, spróbuję się odnieść do każdego. Ja jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy wzięli na siebie ciężar przeprowadzenia tych zmian podatkowych po 1 stycznia 2022 roku i jeszcze raz na ich ręce składam swoje wyrazy wdzięczności dla księgowych, kadrowych, dla wszystkich służb skarbowych, dla doradców, dla wszystkich. Pan poseł Trela. 1800 zł, panie pośle, w stosunku do roku 2021. Oczywiście to też nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, bo to jest pytanie pułapka, w tym sensie, że każdy podatnik ma... Tak, panie pośle, jakby pan cokolwiek rozumiał, bo pan poseł Urbaniak zaczął od tego, że nic nie rozumie, to może pan dołączyć, że to jest pytanie pułapka w tym sensie, że ten podatnik może rozliczać się z małżonkiem, może się nie rozliczać, może mieć taką ulgę, może nie mieć takiej ulgi. Mógł mieć na przykład jedną umowę zlecenie w ciągu roku podatkowego i to mu zmienia sytuację obliczenia tego podatku. Przy prostej umowie o pracę to jest ta kwota, przy klasycznej, w ciągu roku, tak. Tak, to jest około 135 zł miesięcznie. Pani poseł Skowrońska, to wracam do tych księgowych, jeszcze raz im jestem wdzięczny, oni wiedzą, że to jest coś, co robimy wspólnie dzisiaj i to są oczekiwane przez także to środowisko zmiany. Dla pana posła Rosatiego odpowiedź jest następująca. Wczoraj jako rząd przyjęliśmy APK, pokazaliśmy ścieżkę konsolidacji finansowej. Widać, jak sytuacja deficytu wygląda. Proszę, aby się z tym zapoznać. To pożyteczna lektura. Przy czym, no jakbym chciał być złośliwy już teraz do profesora Rosatiego, w jednym zdaniu pan profesor powiedział, jak to wpłynie na inflację, jak skompensuje skutki inflacji. No nie mam wrażenia, aby to było spójne. Pan poseł Marchewka oraz wielu innych pytało o samotnych rodziców i ja też zupełnie otwarcie o tym dzisiaj mówię, że środowisko samotnych rodziców ma prawo być rozgoryczone w stosunku do pierwotnego projektu ustawy, bo on zakładał jeszcze większe preferencje niż te, które w tej chwili zaproponowaliśmy, bo one dzisiaj oznaczają 1,5-krotność kwoty wolnej bądź 2,5-krotność, jeśli jest renta rodzinna, bo to jest też zmiana, którą warto odnotować, na przykład dla wdowca, dla rodzin samotnie wychowujących się z dziećmi. I nie ma mowy o tym, że to jest dziecko na pół czy cokolwiek takiego, bo takiej preferencji jak wspólne rozliczanie się z dziećmi nie mają inni poza samotnymi rodzicami. To jest ekstra preferencja i część środowisk w debacie publicznej zwracała uwagę na to, iż jest to preferencja, którą również powinny otrzymać rodziny. Stąd też jest ta gradacja w wyniku kompromisu, który został wypracowany na stałym Komitecie Rady Ministrów. Pani
To jest tym samym odpowiedź dla pani poseł Rosy i dla pani poseł Wielichowskiej. Pani poseł Wcisło. I tu będzie to oczekiwane słowo. Otóż jak tylko zostałem powołany, aby w Ministerstwie Finansów zająć się kwestią podatkową, to nie czekałem na ten pakiet zmian, który dzisiaj proponujemy, z różnicami remanentowymi, tylko od razu wprowadziłem to przez inny projekt do tego, aby jak najszybciej weszło w życie. I oczywiście mogę przeprosić za to zamieszanie, bo to jest ewidentny błąd tych wszystkich, którzy ucierpieli. I mogę też powiedzieć, pani poseł, że po tych zmianach będzie możliwość wstecznej korekty, czy jest możliwość wstecznej korekty. Więc też pragnę i przeprosić, i uspokoić. Do pani poseł Senyszyn jeszcze raz. Nie ma żaden podatnik niczego wybierać. System podatkowy będzie jeden w roku 2022. Pan poseł Tomaszewski powiedział, że księgowi byli przedmiotem konsultacji. Otóż, żeby być precyzyjnym, księgowi byli podmiotem tych konsultacji. Przedmiotem była procedowana ustawa i naprawdę na serio o tym długo rozmawialiśmy. Natomiast w przypadku OPP mówimy tylko, jeśli chodzi o to rozporządzenie, o tej kwocie, która będzie uzupełniała różnicę. To jest ta część tej kwoty. Pan poseł Szlachta mówił o korzyściach precyzyjniej odliczenia składki od podstawy opodatkowania, bo ja naprawdę będę się upierał, że nie ma co bronić tego archaizmu w polskim systemie podatkowym, jakim było odliczanie składki zdrowotnej od finalnego podatku. Natomiast rzeczywiście zaproponowałem częściowe do limitu, ale to nie jest błahy limit, bo w przypadku liniowców obejmuje 60% maksymalny limit, ten 725 zł składki od podstawy miesięcznie, czyli to jest około 15 tysięcy dochodu miesięcznie, 60% wszystkich przedsiębiorców na liniówce. Podobnie na ryczałcie połowa składki od podstawy od opodatkowania. Pan poseł Paszyk poza, no, moim zdaniem takim tam, nie będę oceniał, wystąpieniem klubowym zadał mądre pytanie, kto da większą kwotę wynagrodzenia tym, którzy ponoszą większe nakłady. My, to znaczy państwo polskie. Znaczy zwiększymy kwotę wynagrodzenia dla płatników podatku i to też będzie w oparciu o ordynację już w rozporządzeniu elementem tej zmiany. No czyli płatnicy podatku, mamy 25 milionów podatników PIT i 1 200 000 płatników podatku, czyli tych wszystkich, którzy realizują w imieniu państwa te zobowiązania podatkowe, pobierają zaliczki i tak dalej, i oni otrzymają większe wynagrodzenie. I pan poseł Siekierski pytał o i konsekwencje dla budżetu. To jest scenariusz prawdopodobny, oczywiście, nowelizacji budżetu. Natomiast no, ja pokazuję też, aby rzeczywiście te wieloletnie ramy finansowe sobie spokojnie przejrzeć, bo one pokazują ciekawe zjawisko, czyli w jaki sposób na przykład za ubiegły rok deficyt całego sektora no spadł nam do 1,9 PKB w wyniku i rosnącego wzrostu gospodarczego. Mieliśmy rekordowy 5,7% PKB za 2021, więc wysoki nominalnie wzrost PKB o 5 punktów procentowych lepiej niż się spodziewaliśmy. Więc dzisiaj te 4,4, które pokazujemy na koniec tego roku, jest ostrożnym planowaniem tego deficytu. I co więcej, prosiłbym, już nie pamiętam, kto wspominał z państwa posłów o sprzedaży obligacji i finansowaniu tego długu. Jeśli znajdę, zwrócę się grzecznie z imienia i z nazwiska. Ale, albo pan poseł Siekierski, to przepraszam, ale mamy tutaj naprawdę stabilną, zgodną z planem sprzedaż skarbowych papierów wartościowych. Mamy już dzisiaj pokrycie 66% zadłużenia i proszę naprawdę tutaj o spokój i żadnych powodów do tego, aby tego typu niepokoje tutaj z tej mównicy zgłaszać. Konsultacje prowadziliśmy na serio, ten projekt się naprawdę zmienił, o tym już mówiłem.
Zgoda, pani poseł Czernow. Gotowi jesteśmy też o tym samorządami rozmawiać, żeby wprowadzać inne kryteria, na przykład w oparciu o wysokość wpływów z podatku PIT. Naprawdę jestem otwarty na rozmowę. Zachęcam do lektury tych zmian podatkowych, które przygotowaliśmy, i do uczciwej, otwartej, rzetelnej pracy już podczas prac komisji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 2186, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.